Przygotowaliśmy przetarg obejmujący przygotowanie i uzyskanie decyzji środowiskowej dla potrzeb realizacji tej dalszej części elementów trzeciej obwodnicy. On został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku. Niestety wszystkie oferty, które wpłynęły na przetarg, przekraczały kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację tego zadania. No i stąd też została podjęta decyzja o unieważnieniu tego postępowania i ponownym ogłoszeniu tego przetargu. Było to spowodowane między innymi faktem, że samo otwarcie ofert przetargowych w tym pierwszym przetargu złożyło się z pandemią koronawirusa, która w znacznym stopniu wpłynęła na działalność gospodarczą, na funkcjonowanie firm. Dlatego teraz po zakończeniu już tej pandemii zdecydowaliśmy o ponownym ogłaszaniu. Mamy nadzieję, że oferty, które będą w tej chwili przedstawione przez firmy, będą bardziej dostosowane do realiów rynkowych. Wszystkim będzie musiał opracować wielowariantową koncepcję przebiegu trasy zwierzynieckiej i pychowickiej. W odniesieniu do trasy pychowickiej warunkiem, który będzie musiał być spełniony, to jest opracowanie wariantu przejścia pod korytem rzeki Wisły trasy pychowickiej, jak i przekroczenia trasy pychowickiej obiektem mostowym. I oczywiście w zakresie tej inwestycji mamy także rozbudowanie linii tramwajowej z Salwatora w kierunku węzła przy ulicy Księcia Józefa. Termin, w którym powinien uzyskać decyzję środowiskową, to jest 37 miesięcy od dnia, w którym podpisze umowę. Ta inwestycja będzie miała szerokie konsultacje społeczne, bo tutaj ona wpływa jednak w znaczący sposób na układ komunikacyjny miasta i na możliwość rozwoju miasta.